cześć, witajcie. Wydaje mi się, że chyba potrzebuję odreagować te wszystkie torty, które upiekłam w ostatnim czasie, więc dzisiaj będzie kolejny tutorial dla mojej absolutnie ulubionej grupy widzów, czyli dla początkujących. Jeśli zatem zaczynacie swoją przygodę z pieczeniem, jeśli nie do końca Wam wszystko zawsze wychodziło, to wyciągajcie swoje miksery i będziemy piekli dzisiaj razem. Zanim jednak przejdziemy już do samego stricte przygotowania ciasta, opowiem Wam o tym, co już zrobiłam wcześniej. A mianowicie wczoraj wieczorem upiekłam dwa biszkopty, które są niezbędne do zrobienia tego ciasta. Przygotowanie ciasta biszkoptowego opisywałam bardzo dokładnie, z wszelkimi możliwymi szczegółami w swoim filmie. Podlinkowuję Wam, zobaczycie link do tego filmu gdzieś na ekranie i na pewno też pojawi się w opisie pod tym filmem. Także jeśli potrzebujecie wskazówek do tego, jak upiec biszkopt, to zapraszam do obejrzenia tego filmu. On występuje w dwóch wersjach. Jest wersja pełna, 20-kilkuminutowa i wersja skrócona, 5-minutowa. Aczkolwiek ci, którzy nie piekli biszkoptu albo nie potrafią piec biszkoptu, polecam Wam najpierw obejrzenie tej wersji dłuższej. Tak więc mam biszkopty i też jeszcze jedno zdanie na temat przepisu samego na biszkopt. Ten przepis, który ja Wam podaję w tych filmach, o których przed chwilą mówiłam, jest przepisem takim bardzo uniwersalnym na biszkopt. W tym cieście jednakowoż wykorzystujemy nieco inny przepis, taki, w efekcie którego powstaje biszkopt dużo, dużo delikatniejszy, a wynika to z tego, że musimy go zwinąć w roladę. W związku z powyższym on po pierwsze ma za dodatek mąki ziemniaczanej, po drugie dużo mniej mąki niż w moim przepisie. Biszkopt wychodzi leciutki, delikatny, a dla Was tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, ponieważ sam sposób przygotowania biszkoptu jest uniwersalny, więc jeśli potraficie upiec jeden, to na pewno poradzicie sobie też z biszkoptem w nieco innej wersji. Oczywiście pełny przepis jak zwykle umieszczam na swojej stronie. Gdy będziecie przygotowywali ten biszkopt, pamiętajcie o tym, że zarówno mąkę ziemniaczaną, jak i pszenną i proszek do pieczenia w ilościach przewidzianych w przepisie mieszamy razem najpierw, a następnie dodajemy do ubitej piany z jajek i z cukru. Mieszając te wszystkie składniki, robimy to powoli, delikatnie i tutaj wydaje mi się, że będzie Wam nawet łatwiej wymieszać mąkę z pianą niż w moim przepisie, z racji tego, że tej mąki jest po prostu mniej. Także wydaje mi się, że może być to nawet prostsze. Następnie, jak już macie gotowe ciasto, dzielimy je w proporcjach mniej więcej orientacyjnie 1/3, 2/3. 1/3 przelewamy do tortownicy o średnicy 29 cm. Jeśli macie trochę mniejszą, to się tym nie przejmujcie, też będzie ok. Natomiast 2/3 ciasta przelewamy do blaszki prostokątnej. Moja ma tak orientacyjnie 25 x 35 cm. Wyłożona jest papierem do pieczenia i powierzchnię wyrównujemy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika, pieczemy. Te biszkopty nie potrzebują długiego wypiekania, ponieważ są bardzo cienkie. W związku z tym 15-20 minut dla bezpieczeństwa będzie w zupełności wystarczające. I teraz, po wyjęciu tych biszkoptów upieczonych z piekarnika, biszkopt okrągły odstawiamy na bok, nim się w ogóle na razie nie przejmujemy, niech sobie stygnie. Natomiast biszkopt prostokątny szybciutko przekładamy, póki jest jeszcze gorący, na ściereczkę kuchenną czystą. Zdejmujemy papier do pieczenia, który jest na spodzie i następnie biszkopt zwijamy w roladę. Chodzi o to, aby w trakcie stygnięcia zapamiętał on swój kształt. Jeśli będziecie to próbowali zrobić na biszkopcie, który jest lekko ciepły albo zimny, to on się po prostu połamie. Dlatego musimy to zrobić zaraz po wyjęciu z piekarnika. Nie musicie się kompletnie przejmować tym, że nie upiekliście swoich biszkoptów na przykład wcześniej, tak jak ja, ponieważ one są cienkie i bardzo szybko stygną. Także nawet jeśli chcecie tą całą pracę wykonać w ciągu jednego dnia, nie ma żadnego problemu. W trakcie, jak będziecie przygotowywali składniki do kremu, to biszkopty spokojnie zdążą Wam wystygnąć. A zatem, skoro mamy biszkopty, zabieramy się za ciąg dalszy pracy. Zaczniemy od ponczu, którym nasączymy dół biszkoptu. Tutaj w kubku mam szklankę gorącej, przygotowanej wody, ale Wy nie musicie użyć wody gorącej, nie jest to konieczne. Po prostu w gorącej wodzie, czy w ciepłej, lepiej rozpuści się i szybciej cukier. Ale jeśli używacie gorącej wody, musicie mieć czas na to, aby ten właśnie poncz spokojnie sobie wystygł. Dodam dwie płaskie łyżeczki cukru. To troszkę tak, jakbyście robili herbatę, tylko z większą ilością cytryny. No i wyciskamy cytrynę.
przez sitko, żeby pestki nie powpadały nam do środka. Generalnie smak tego ponczu powinien być kwaśny, taki zdecydowanie cytrynowy, z lekko wyczuwalną słodką nutą na końcu. No dobra, mamy nasz poncz. Mam też tutaj już rozpuszczoną w galaretkę. Do naczynia wlewamy 2 szklanki gorącej wody. To wcale nie musi być wrzątek, wystarczy, żeby woda była dobrze przegotowana i dobrze gorąca. Dodajemy galaretkę i odstawiamy ją na 5 minut. W tym czasie żelatyna napęcznieje. Dzięki temu będzie się galaretka się rozpuści bardzo szybko, bez konieczności takiego ciągłego i uciążliwego, długiego mieszania. Ja generalnie mam tutaj galaretkę brzoskwiniową. W oryginalnym przepisie jest cytrynowa. I ja ją nawet kupiłam. W międzyczasie zrobiłam głosowanie na Facebooku i na Instagramie w swoich relacjach i był to chyba jedyny przypadek w ogóle ever, kiedy Facebook się zgodził z Instagramem i zdecydowaliście, że chcecie brzoskwiniową galaretkę, więc jest brzoskwiniowa. Odkładam ją do przestudzenia. No i jeszcze trzecia rzecz, która też musi przestygnąć, więc robimy ją wcześniej. A mianowicie budyń śmietankowy. Mam tutaj garnek, mam 0,5 litra mleka, czyli 2 szklanki, nie, przepraszam, mam 400 ml mleka. Standardowo do takiego zwykłego budyniu dodajemy 0,5 litra mleka, czyli 2 szklanki, ale my dodamy mniej dzisiaj. 400 ml to jest tak mniej więcej 2 szklanki po 2/3 mleka. I ja mam budyń, nieważna jest tak naprawdę marka, ważne jest to, aby był bez cukru, ponieważ będziemy sobie słodzili osobno, tak jak chcemy. I znów krótki podgląd dla tych, którzy może nie robili nigdy budyniu, nie wiedzą jak się robi, bo wcale nie dla wszystkich, przypominam, może być to sprawa oczywista. Mam garnek, którego dno, nie wiem czy tu będzie widać, zwilżyłam wodą. O, widzicie, tutaj jeszcze nawet na dnie jest trochę wody. Po co? Jest to bardzo prosty zabieg, który zapobiega przyklejaniu się do dna garnka tego tłuszczu, który jest zawarty w mleku. Połowę mleka przelewam do garnka, dodaję 2 łyżki cukru. Ja mam takie trochę mniejsze łyżki, ale to nie szkodzi, bo reszta jest słodka. I garnek stawiam na gazie. Mleko w tym garnku ma się zagotować i mamy je mieszać od czasu do czasu, bo nawet pomimo tego, że je zwilżyliśmy dno wodą, to i tak może się przypalić. No i teraz budyń, cały proszek budyniowy. Ach, jeszcze jedno, to jest budyń, który ma 35 gramów. Są budynie też większe, także wybieramy takie, który jest napisane, że mamy użyć 0,5 litra mleka. Budyń dokładnie mieszamy i czekamy, aż się zagotuje nasze mleko w garnku. Mleko się już prawie gotuje, a wy w tym czasie rozmieszajcie jeszcze raz dokładnie proszek budyniowy, bo idę o zakład, że w międzyczasie, jak czekaliście na zagotowanie mleka, to zdążył już opaść na dno. Także mieszamy jeszcze raz dokładnie mleko z proszkiem budyniowym i wlewamy do gotującego się mleka. Już powoli zaczyna gęstnieć, myślę, że to widać. O, zobaczcie, jak się osadza na ściankach. Mieszamy, bo tutaj jest etap, kiedy najłatwiej może się przypalić. Budyń musi się wyraźnie zagotować. Musicie wyraźnie widzieć, że on się gotuje, żeby nie zostawiał po smaku takiej surowej mąki, więc wyłączam ogień. No i teraz bardzo przydatny patent. Kawałek folii spożywczej. Jak nie macie, może być to zwykły woreczek. Wszystko, co jest czyste i co może dotknąć jedzenia. Opieramy tą folię, przykrywamy nasz budyń. Po to, aby na wierzchu stygnącego budyniu nie wytworzył się kożuch taki, który jest później nieestetyczny i on się nie da rozwiercić w mikserze. Ok, tak zabezpieczyliśmy budyń, nie ma opcji, żeby utworzył się kożuch. Jak jest zimno, możecie ten garnek wynieść na balkon. Do lodówki nie wkładamy, ponieważ lodówka niedobrze znosi takie ciepłe naczynia w środku. I generalnie odstawiamy do wystudzenia na tyle, ile potrzeba. Budyń powinien mieć co najmniej letnią temperaturę albo być po prostu zimny przed zrobieniem kremu. Nastawiłam jeszcze czajnik gorącej wody, bo użyjemy go później do rozpuszczenia żelatyny, a tymczasem zajmiemy się naszą rolatką. Powolutku i ostrożnie rozwijam zawinięty wcześniej biszkopt. Do przełożenia tej rolatki możecie użyć dowolnego dżemu, marmolady, czegoś, co jest w miarę twarde i stabilne. Jaki tylko chcecie, może być to wersja kupiona, może być to wersja swoja, jeśli macie dowolny smak, dowolny kolor, co Wam tylko podpowiada dusza. I spiżarnia. I jak widzicie, rozsmarowuję marmoladę na powierzchni biszkoptu. Ta końcówka, tutaj, którą mam po tej stronie, na niej powinno się znaleźć najmniej marmolady, bo później nam będzie wypływała, ale troszeczkę musi być, żeby się skleiło wszystko. I teraz delikatnie, nieostrożnie, ale delikatnie zawijam tą moją roladę.
Ona i tak już zachowuje, pamięta swój kształt po tym, jak ją zwinęłam na ciepło, więc nie będzie to wymagało wielkiego zachodu, żeby ją zwinąć. Ja myślę, że zarówno tej roladzie, jak i drzemowi dobrze zrobi, jak włożę na chwilę do lodówki ją. Będzie mi nawet łatwiej ją pokroić później. No i korzystając z bałaganu, który mam, rozpuszczę jeszcze żelatynę. Nalewam do szklanki 1/3 gorącej, przygotowanej wody i dodam do tego 3 pełne łyżeczki żelatyny. Zamieszam lekko i tak jak w przypadku galaretki, zostawiam żelatynę na 5 minut, żeby napęczniała, a potem jeszcze raz wszystko wymieszam. No i teraz jak widzicie, mam tortownicę, w której piekł się jeden z biszkoptów. Jest to tortownica o średnicy, przypominam, 29 cm, ale jeśli nie macie takiej dużej, nie przejmujcie się. Myślę, że taka, która ma 26-28, też będzie w zupełności ok. Ja sobie dno wyłożyłam folią spożywczą po to, żeby mi było później wygodniej wyjąć całe ciasto. Mam swoją roladę, którą kroję na w miarę równej szerokości małe roladki. O, tak to wygląda. Mniej więcej centymetr. Możecie nawet użyć linijki, jeśli zależy Wam, żeby było idealnie równo. I teraz te roladki zacznę układać na spodzie mojej przygotowanej tortownicy. Możemy je nawet lekko podociskać, żeby było jak najmniej wolnej przestrzeni. Gotowe roladki nasączę przygotowaną galaretką. Ona musi mieć jeszcze taką konsystencję płynną. I nasączę dokładnie. Włożę to teraz do lodówki, żeby mi galaretka zastygła, a w międzyczasie przygotuję krem. 125 g miękkiego masła miksujemy. A następnie po łyżce dodajemy do tego wystudzony budyń. I tak będziemy sobie miksowali po każdej łyżce. Zanim dodacie kolejną łyżkę budyniu, upewnijcie się, że ten budyń, który wcześniej dodaliście, jest idealnie wmieszany w masło i że tworzy taką jednolitą, gładką masę razem z masłem. Tyle wystarczy. Tak to w tej chwili wygląda. Jest dosyć rzadka ta masa i gładka. Ona nie będzie bardzo słodka finalnie, ale gdybyście woleli słodsze, to zawsze możecie w trakcie ubijania masła i budyniu, ucierania, zawsze możecie dodać do tego dowolną ilość cukru pudru i rozmieszać tak, żeby była słodka, tak jak lubicie. Tym razem nieco mniejsza miska i w środku 200 g śmietanki 36%. W międzyczasie umyjcie sobie łopatki miksera, bo będziemy tą śmietankę ubijali. Dobra wiadomość dla tych, którzy panicznie boją się ubijać śmietanki, jest taka, że śmietanka 36% jest zdecydowanie dużo, dużo trudniejsza do zważenia niż ta 30%. Jednocześnie, jeśli jest dobrze schłodzona, to ubija się szybko i bardzo łatwo. Ja do niej dodam jeszcze cukier waniliowy i to razem ubiję, a na końcu dolejemy sobie żelatyny. Jeśli macie opory, wątpliwości, jeśli zdarzyło Wam się dużo razy zważyć śmietankę i boicie się ją ubijać, to powiem, że lepiej jest w tym przypadku, w przypadku tej masy, żeby ta śmietanka była nie do końca ubita, niż żebyście ją zważyli. Także jeśli tylko macie jakiekolwiek wątpliwości i zastanawiacie się, czy ubijać dalej, czy to już jest ten moment, to po prostu przerwijcie ubijanie, bo nic się nie stanie, jeśli nie będzie ona idealnie ubita do tej masy. A tym, którzy nie ubijali, podpowiem. Na razie zobaczcie, śmietanka ma bardzo rzadką konsystencję. Przestajemy ubijać w momencie, kiedy zrobi się ona gęsta. I jeśli to jest tylko możliwe i nie chlapie za bardzo, to ubijamy na możliwie najwyższych obrotach miksera. I teraz pokażę Wam, jak zmieniła się konsystencja śmietanki z bardzo rzadkiej do, zobaczcie, jak gęstej. Ja muszę naprawdę pokonać pewien opór, żeby ją nabrać. Zobaczcie, jaka ona jest gęsta i stabilna. I taką śmietankę utrwalimy teraz sobie żelatyną, czyli ja wlewam żelatynę i ubijam jeszcze przez chwilkę na wysokich obrotach miksera po to, żeby żelatynę ładnie rozprowadzić. Tyle
Trochę wystarczy i teraz gazem, zanim śmietanka nam się, właściwie żelatyna się zsiądzie, mieszamy obie masy razem. No i teraz tak, żeby nam było nieco prościej, to użyjemy do tego miksera. Słuchajcie, tej masy nie ubijamy za długo. Jak widzicie, że ona już jest jednolita, to przestajemy ubijać, bo śmietanka, którą dodaliśmy, może wciąż się zważyć. Kolejna rzecz jest taka, że jeśli na tym etapie skosztujecie swojej masy i okaże się, że jest ona za mało słodka, to wciąż jeszcze możecie dosłodzić ją cukrem, pudrem, ale tak jak mówię, mieszajcie już tak krótko, jak to jest możliwe, możecie też szpatułką po prostu wymieszać ten cukier, on się i tak rozejdzie w masie. I teraz tą masę wylewamy na przygotowane wcześniej rolatki. Rolatki są zimne, co będzie sprzyjało na pewno szybszemu zastyganiu masy. Równiutko sobie rozprowadzamy aż po same brzegi, a następnie, poczekajcie, czy ja chcę w tą stronę, czy w tą, może być w tą. Podociskam go, oczywiście bez przesady, ale chodzi mi o to, aby masa weszła we wszelkie szczeliny i aby nie zostały tam żadne bąbelki powietrza. No i teraz nasączenie, które, przypominam, zrobiliśmy wcześniej i jest już zimne. Ja mam tutaj bardzo dużo tego ponczu, o wiele za dużo jak na taki biszkopt. Z tego przepisu biszkopt wychodzi naprawdę bardzo delikatny, więc nie ma potrzeby zalewania go bardzo dużą ilością ponczu. Myślę, że wykorzystam mniej więcej połowę tego ponczu. I teraz dwie rzeczy, jeśli chodzi o nasączenie. Po pierwsze, pamiętajcie o nasączeniu brzegów, bo tu jest taka newralgiczna sprawa i jest je ciężko nasączyć, często są pomijane. A druga rzecz jest taka, jak sprawdzić, czy biszkopt jest nasączony, dotknijcie lekko powierzchni, jeśli jest mokra, to znaczy, że już wystarczy, że więcej nie potrzeba. I takie ciasto wkładamy do lodówki, myślę, że na 3-4 godziny. Możecie je zostawić też na noc, jeśli macie taką możliwość. A jutro jeszcze sprawdzimy wygląd od drugiej strony, że się tak wyrażą, i zobaczymy, czy trzeba uzupełnić ewentualnie galaretką. A właściwie to trzeba uzupełnić galaretką. Kiedy ciasto spędziło już odpowiednią ilość czasu w lodówce, wyciągamy je na blat i następnie za pomocą szpatułki albo noża oddzielamy powierzchnię ciasta od brzegów tortownicy. Następnie bierzemy duży talerz, może być to również jakiś podkład pod tort, jeśli macie takie odpowiedniej wielkości, i odwracamy ciasto szybciutko do góry dnem, po to, aby nasze rolatki znalazły się na wierzchu. I nie czekając, aż ciasto się rozpłynie, szybciutko zapinamy znowu obręcz tortownicy dookoła naszego ciasta. Utworzy nam to krawędź, na której zablokuje się nasza galaretka. Po tym, jak już odwrócimy ciasto na drugą stronę, można, podkreślam, to tak naprawdę nie jest element konieczny, ale możecie brzegi tego ciasta wypełnić taką lekko gęstniejącą galaretką. To nie może być bardzo rzadka galaretka, ponieważ jeśli będzie ona rzadka, to po prostu spłynie bokami na dół. Zobaczcie, jaka jest konsystencja mojej galaretki. Taka widać, że wyraźnie gęstniejąca. Dzięki temu ta galaretka zatrzyma się na bokach. Środek wypełnię po prostu taką płynną galaretką. Czyli generalnie wygląda to tak, że rozpuszczacie jeszcze jedną dodatkową galaretkę, mniej więcej w szklance wody. Następnie poczekacie, aż się zgęśnie, wypełniacie boki, wkładacie galaretkę na parę sekund do mikrofalówki na przykład, albo do gorącej wody, żeby się rozpuściła, i później polewacie ten wierzch, dzięki czemu będzie powierzchnia gładka i ładna, taka bardzo jednolita. A jednocześnie ta płynna galaretka nie spłynie Wam nigdzie bokami. Włożę do lodówki na mniej więcej godzinę, myślę, tak naprawdę tylko tyle, ile potrzeba, żeby ta galaretka dobrze zastygła i będziemy mogli wreszcie ukroić nasze ciasto.